Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka, programu prezentującego książki wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej. W dzisiejszym programie prezentujemy Państwu książki przygotowane przez pracowników naukowych Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Województwie Łomżyńskim 1980-1981 legalnie i zgodnie z prawem. O Solidarności Łomżyńskiej rozmawiamy z panem profesorem Krzysztofem Sychowiczem. Witam, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Naczelnikiem Biura Badań Historycznych Białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, to jak było z tą Solidarnością Łomżyńską? Bo województwo Łomżyńskie było w 80. roku ubiegłego wieku bardzo młodym województwem na mapie administracyjnej Polski. I czy w ogóle tutaj udało się zrobić taki związek zawodowy, jaki był Solidarność, jaki był w innych częściach Polski? Województwo Łomżyńskie, akurat ten okres to jest bardzo ciekawy temat przede wszystkim tak jak pan wspomniał istniało ono 5 lat nie było w pełni zintegrowane powstało z różnych obszarów które wcześniej stanowiły głównie część województwa białostockiego i w tym wypadku po, Uczynienie Łomży, tak, stolicą tego województwa, nie zostało przyjęte aż tak entuzjastycznie przez mieszkańców innych miejscowości, które no, uważały się za wcale nie gorsze tak, niż Łomża, która w tym momencie jeszcze nie za bardzo się wyróżniała. No właśnie, dlaczego w dlaczego w w nagle, nagle powstało województwo łomżyńskie? Co zadecydowało o tym? No, pamiętajmy, że to jest przecież decyzja a, tak polityczna, między innymi związana nie tylko z podziałem, administra nowym podziałem administracyjnym, ale też tworzeniem nowych, już powiedzieli, zagęszczeniem struktur partyjnych i powstawaniem nowych komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, więc tworzeniem now nowych stanowisk dla rozrastającej się kadry partyjnej, ale także przecież. Pamiętajmy, te stanowiska w administracji również obejmowały osoby należące do, do tych istniejących wówczas trzech partii politycznych, czyli PZPR, SD i ZSL. Natomiast dla Łomży, bez wątpienia była to szansa, jak się potocznie mówi, na sukces, na, to, na zaistnienie. I Łąża te swoje pięć minut wykorzystała, stając się głównym ośrodkiem, akurat w tym regionie. Natomiast bez wątpienia było to. Jeżeli mówimy o jakiejś działalności przemysłowej czy, czy, czy społecznej, niezbyt wyróżniające się województwo, przede wszystkim dlatego, że miało głównie charakter rolniczy, Niewiele było tutaj silnych, dużych zakładów przemysłowych, które, których pracownicy nadawaliby ton też tej działalności, czy to opozycyjnej, czy bardziej takiej ukierunkowanej na działalność społeczną, ale mającą miejsce poza tym, tym nurtem prawda, państwowym, słusznym, tak, który, który miał miejsce i jednocześnie też województwo, E, s, nie, słabo zaludnione, tak? więc to jest ta różnica która chociażby w porównaniu z sąsiednim województwem Białostockim no, no bardzo mocno była, była widoczna i tutaj odgrywała też istotną rolę w rozwoju całego ruchu związkowego w połowie 1980 roku. Legalnie i zgodnie z prawem tak brzmi druga część tytułu pana pracy naukowej i czy to znaczy, że związek zawodowy Solidarność w województwie łomżyńskim stał głównie na gruncie legalizmu? I działań zgodnie z prawem, które wyznaczała władza komunistyczna panująca w Polsce. Myślę, że akurat ten problem był bardzo istotny dla władz Solidarności w Województwie ponieważ pamiętajmy, że bardzo mocno zaangażowały się one w rozwiązywanie spraw lokalnych i problemów zwykłych ludzi. Tych spraw nie dałoby się rozwiązać bez rozmów z władzami. A władze, oczywiście, jako jeden z głównych argumentów stawiały legalność. I podnosiły kwestię legalności działań prowadzonych przez związek, w tym oczywiście również organizowanych akcji. Strajkowych. Pamiętajmy również, że e, rozwój związku, budowa jego struktur e, przypadła już na moment walki o e, dotrzymanie e, zobowiązania władz do rejestracji niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. I tutaj jak gdyby no, to były one również ukierunkowane na tą sferę prawnego, legalnego o, o, doprowadzenia do końca tej kwestii, która pojawiła się podczas strajku sierpniowych. W 1980 roku. Natomiast to, że rozmawiano z władzami, między innymi, pamiętajmy, to będzie Zambrów, Grajewo, Łomża, to będzie walka o przejmowanie budynków przeznaczonych wcześniej na potrzeby partyjne, czy też aparatu represji i przeznaczenia ich na potrzeby ludności, czy to jako przedszkola, czy jako przychodnie. I tu Tutaj... Uh... Ta walka, czy też czasami po prostu porozumienia, które zawierano z władzami, musiały być też prowadzone w pewnych ramach tej legalności. Nie oznacza to jednak, że Solidarność Łomżyńska odcinała się od reszty związku i nie angażowała się w działania, które miały miejsce w całym kraju. Pamiętajmy, że związek uczestniczył we wszystkich akcjach protestacyjnych, które. Były organizowane centralnie i że brał udział zarówno w akcjach walki o wolne soboty, w protestach po o wydarzeniach w Bydgoszczy po pobiciu działaczy związkowych e, oraz e, też uczestniczył, wyłaniał swoje struktury i swoich przedstawicieli w ramach e, budowania struktur e, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność e, w całym kraju. Solidarność łomżyńska, znaczy książka o Solidarności, praca naukowa o Solidarności łomżyńskiej jest początkiem większej serii, rozumiem, badań naukowych. Tak. W tym wypadku jest to wstęp przed kolejną, można powiedzieć, częścią, tak? Która będzie dotyczyła stanu wojennego w województwie łomżyńskim i przede wszystkim miała ona na celu przedstawienie pewnego procesu tworzenia się tego związku w województwie. W województwie, gdzie do struktur związkowych wstąpiła bardzo duża, Grupa członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co trzeba tutaj zaznaczyć, i część z tych osób znalazła się też we władzach poszczególnych oddziałów, jednocześnie województwa trudnego, bo na mapie Polski charakteryzującego się między innymi tym, że nie wytworzyło ono własnego regionu. NSZZ Solidarność, ale poszczególne oddziały szukały tej drogi współpracy, między innymi tak jak Grajewo w Białymstoku, a Łomża Zambrów, Wysokie Mazowieckie i Kolno w regionie Mazowsze. Czyli nie powstał zarząd regionu powsta... Łomżyńskiego. Tak i to jest ta właśnie cecha bardzo charakterystyczna i ten moment właśnie tej legalnej w gruncie rzeczy działalności, bo, bo przynajmniej formalnie akceptowanej przez władze komunistyczne, prawda. Wiemy, że były przygotowania już do likwidacji związku rozpoczęte, ale jednak była to formalnie akceptowana działalność. To jest też ten moment, który pokazuje nam to rozbicie struktur związkowych na terenie województwa Umżyńskiego, które przełoży się następnie na kwestię działalności i oporu w okresie stanu wojennego, ponieważ tutaj będziemy mieć właściwie odwrotnie nie będziemy mieć centralnych władz, silnego ośrodka, który koordynowałby na terenie całego województwa tą działalność opozycyjną. Podsumowując naszą, naszą dyskusję, można powiedzieć, że Pana praca naukowa jest historią Solidarności niezwykłą historią solidarności w niezwykłym województwie, bo nie jest historią struktur, a historią ludzi. Tak, zależało mi na tym, żeby pokazać losy jak największej grupy osób, ich zaangażowanie, ponieważ oczywiście kiedy mówimy o solidarności, zawsze pamiętamy tych największych. Zawsze pamiętamy tych najbardziej znanych i najczęściej wymienianych. Jest to grupa kilkunastu osób. Natomiast e, ta solidarność to były miliony. E, w, w województwie łomżyńskim były to tysiące e, osób, które działały, tworzyły te najbardziej e, podstawowe struktury, jakimi były komisje zakładowe i e, to byli ci, którzy e, bardzo często odeszli w niepamięć i... E, Zniknęli, lub też sami później usunęli się z tego wielkiego życia, tej wielkiej polityki, uznając, że ich działalność była na tyle istotna, że wystarczy, że oni o niej będą pamiętać. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Województwie Łomżyńskim 1980-1981 legalnie i zgodnie z prawem państwa i moim gościem w programie był pan profesor Krzysztof Sychowicz, naczelnik Biura Badań Historycznych Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo dziękuję za. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Państwa i moim gościem w programie jest pan Paweł Niziołek. Witam pana. Witam. Pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. A pretekstem naszego spotkania jest Książka zatytułowana Uczestnicy konspiracji uczniowskiej w województwie białostockim w latach 1947-1956 Informator personalny autorstwa Andrzeja Jarosława Pulińskiego, a nasz gość pan Paweł Niziołek był jest redaktorem naukowym niniejszej publikacji. Zatem może pan nam opowiedzieć o konspiracji młodzieżowej w województwie białostockim? W latach 1947-1956? Czy ona była liczna, była godnie reprezentowała taką konspirację w skali całego kraju? Czy była liczna? To jest ocena m, oczywiście subiektywna. E, no wydaje mi się, że w miarę liczebność tych organizacji w skali kraju była przeciętna. Znaczy, mieliśmy tutaj 32 organizacje, które zostały w tym okresie rozpracowane przez. Urząd Bezpieczeństwa, i to należy podkreślić, że są to organizacje rozpracowane, ponieważ nie znamy liczby organizacji młodzieżowych, które gdzieś funkcjonowały, a przez Urząd Bezpieczeństwa nie zostały no, rozpracowane i rozbite. Skąd się wzięła konspiracja młodzieżowa? Skąd taki pęd do zakładania podziemnych nielegalnych? Niezależnych struktur o charakterze czasami paramilitarnym, wśród młodych ludzi po II wojnie światowej. Tutaj zbiegło się kilka czynników. No, oczywiście ten, ten geopolityczny był bardzo istotny i decydujący, to znaczy było przeciwko komu się buntować. Polska znalazła się w sytuacji w takiej, w której zdominowana została przez obce mocarstwo. No i to wszyscy w zasadzie widzieli na każdym kroku, również młodzież była tego świadoma, a w naszym regionie może szczególnie, ponieważ mieliśmy bardzo liczne podziemie niepodległościowe, te dorosłe, tak to nazwijmy, te połakowskie, ale i, i narodowe, była duża spuścizna rodzinna, tak to określę, tego, tego podziemia dorosłego. To znaczy wiele rodzin po prostu miało kogoś w tym podziemiu. No, powiedzmy, że w, gdzieś, gdzieś w. W roku 1944 w te dorosłe podziemie mieliśmy tutaj zaangażowanych kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To jest liczba ogromna, no i to w konsekwencji w społeczeństwie miało swój oddźwięk. Później, w latach kolejnych, no w roku 47 mamy amnestię, te podziemie dorosłe znika tak naprawdę jako, jako taka siła zorganizowana. Pozostają te grupy przetrwania w terenie e, oraz mniejsze oddziały jeszcze przez, przez parę lat funkcjonują. Natomiast tą spuściznę podejmują w tym okresie właśnie organizacje młodzieżowe i z akt śledztw wynika, co a zresztą autor książki też, też wskazuje, że jest to taki wektor dość istotny, jeżeli chodzi o motywację tych, tych młodych ludzi: to, że mieli w rodzinie kogoś, kto brał udział w konspiracji niepodległościowej, tej dorosłej i no, być może gdzieś tam został aresztowany nawet i z rąk tych tych władz komunistycznych spotkało go coś złego, czy w sposób taki najbardziej dosłowny, czy być może został skazany właśnie na wieloletnie więzienie, a więc był to taki też emocjonalny bodziec ku temu, żeby też ten sprzeciw wobec systemu komunistycznego w taki sposób, a nie inny okazać. Oczywiście to są zjawiska bardzo złożone, te motywacje, ponieważ no, to jest cały balast w zasadzie tego kapitału kulturowego, który ci, który ci młodzi ludzie wynosili z domu. Było to Oczywiście, to, to o czym wspomniałem, czyli ta spuścizna dorosłej konspiracji, ale była to również. Silna wiara chrześcijańska, najczęściej, najczęściej katolicka. Było to przywiązanie do ZHP, chociażby także w wielu, w wielu przypadkach. Taka spuścizna, już nawet szersza, kulturowa tych organizacji młodzieżowych, którą my, Polacy, mamy tradycję bardzo długą, bo jeszcze od, od początku XIX wieku, to, to też na pewno odgrywało pewną rolę. W książce są opisane organizacje konspiracyjne. Młodzieży szkół średnich, ale również są przypadki młodzieży, to już za duże słowo, dzieci szkół podstawowych. Tak, zgadza się. Jak tak. tacy bardzo młodzi ludzie trafiali i, i do, do takich organizacji i czym się zajmowali? Generalnie ta, ta młodzież i dzieci to w tych organizacjach pojawiali się na skutek sformalizowania pewnych rozwijających się takich interakcji wzajemnych między sobą po prostu. To były kręgi koleżeńskie, które formalizowały swoją. Swoją, swoją taką postawę, no można powiedzieć, w pewnym sensie polityczną czy ideologiczną, tworząc te organizacje. Chociaż te, te, te postawy ideologiczne czy polityczne może nie były tak okrzepłe, jak moglibyśmy się spodziewać po podziemiu dorosłym. No, prawda, ta wizja świata polityczna w ludzi młodych bardzo często nie jest. Tak, 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 jeszcze konkretna. Natomiast te, ci młodzi ludzie, te dzieci chciały pokazać w ten sposób, zamanifestować, i to bardzo zgubne w wielu, wielu było przypadkach, ten swój sprzeciw wobec te, tej, tej rzeczywistości nowej, zastanej, która. No, tak, w tak jaskrawy sposób konfliktowała z tym, z tym światem wartości, który oni wynieśli z domów. Właśnie dlaczego mówię, że, że, że niszczycielskie było zamanifestowanie? Ponieważ młodzi ludzie, bardzo często nie pojmując w zasadzie zasad działalności konspiracyjnej, obnosili się z tymi swoimi poglądami w miejscu, w którym gdzieś tam obcowali ze swoimi rówieśnikami, czyli najczęściej. W szkole, co w sposób no, prosty jakby powodowało często wpadkę organizacji, jeżeli już taka zafunkcjonowała, za a przynajmniej byli oni od razu już typowani jako podejrzani, no bo właśnie nie ukrywali się z tymi swoimi poglądami. Organizacje konspiracyjne y, polskiej młodzieży y, czym się zajmowały. Tak z punktu widzenia tej działalności niepodległościowej, którą kojarzymy na ogół z podziemiem, no to była to działalność oczywiście skromna, działalność propagandowa, często też taka no powiedzmy... No szczupła w, pod względem skali jakby tego samego zjawiska, znaczy ręcznie przepisywane ulotki no nie mogły powstawać w wielu egzemplarzach. Wykonywane w miejscowości napisy gdzieś tam na płotach też nie, 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 były, nie były tworzone na jakieś ogromne skale. Znaczy to były zjawiska o niewielkiej stosunkowo skali, ale były też przypadki i sięgania po broń tych młodych ludzi, były przypadki stosowania przez nich przemocy. Już Prawda? akcje ekspropriacyjne, chociażby też napady na, na, na sklepy i, i tam pozyskiwanie środków na działalność. To jest jedna rzecz, ale dochodziło także do zabójstw. Zginął w Stoku sierżant milicji obywatelskiej, zamordowany przez działaczy właśnie organizacji młodzieżowej, małokalibrowców. Także y, zdarzało się, że i te organizacje sięgały, sięgały po przemoc, choć nie było to y, standardem. To były, to były raczej takie, szczególnie tą przemoc, taką w wymiarze ostatecznym, to były, to były wyjątkowe przypadki. Walka z totalitaryzmem miała różne oblicza, i różny też wiek był tych, którzy decydowali się podjąć taką walkę. O takich młodych konspiratorach opowiada książka. Zatytułowana Uczestnicy konspiracji uczniowskiej w województwie białostockim w latach 1947-1956, informator personalny autorstwa Andrzeja Jarosława Pulińskiego. O młodych konspiratorach rozmawialiśmy z redaktorem naukowym niniejszego wydawnictwa, panem Pawłem Niziołkiem, pracownikiem naukowym biura badań historycznych białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Kościół wobec niepodległości Polski 1918-1989, ludzie, miejsca wydarzenia, praca naukowa pod redakcją naukową Krzysztofa Sychowicza i Jarosława Wasilewskiego. Państwem i moim gościem w programie, w dzisiejszym programie jest pan Jarosław Wasilewski, pracownik naukowy oddziałowego Biura Badań Historycznych. Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Witam pana serdecznie w naszym programie. Dzień dobry. No więc Kościół wobec niepodległości Polski i od razu cytat, który znajduje się zresztą w książce: Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. To są słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w 1979 roku. Czy tak rzeczywiście jest? Książka powstała po to, żeby to sprawdzić, żeby w jakiś sposób zweryfikować. Zadaniem historyka jest nie przyjmowanie powszechnie uznawanych bądź kwestionowanych opinii, tylko zbadanie, czy rzeczywiście tak miało być. Książka składa się z 16 artykułów, 16 autorów, historyków z różnych ośrodków. I każdy z nich spróbował na własny sposób, w konkretnym temacie, udzielić odpowiedzi na to pytanie. Jako redaktor odnoszę wrażenie, że teza została potwierdzona, że rzeczywiście historia Polski jest nierozerwalnie związana z wiarą i to na przestrzeni co najmniej dwóch wieków, bo książka nasza obejmuje koniec XIX wieku i cały wiek XX. Kiedy to y, na początku naszej ojczyzny nie było, a później, kiedy powstawała. Musiała walczyć o swoją niepodległość, później jej bronić. I za każdym razem w każdym z tych wydarzeń kościół był obecny i to w sposób bardzo widoczny, bardzo efektowny, więc wydaje mi się, że odpowiadając na pana pytanie, Jan Paweł II miał stuprocentową rację. No, właściwie narodziny państwa państwowości polskiej wiązały się właśnie z chrztem, z chrztem Polski i z wprowadzeniem Kościoła katolickiego na ziemię słowiańskie. I tak też było później, kiedy państwo polskie upadało pod wpływem powstań pogańskich, to dzięki wierze Chrystusa i, i rycerstwu chrześcijańskiemu odbudowywano to, to państwo polskie. Czy postawy w naszym interesującym nas okresie, czy postawy kościoła się zmieniały, czy zawsze były w, w stosunku do władzy? Takie same, czy Kościół miał swoje zawsze takie samo stanowisko. Kościół był miejscem wolności i to akurat było stałe, niezależnie od tego, z, jakim, z jaką władzą miał on do, do czynienia. Książka zaczyna się od artykułu doktor Habilitowanej Agaty Mirek, która przedstawiła, czy może przypomniała, bo postać jest znana. Chodzi tutaj o ojca Chosińskiego, który był założycielem takich stowarzyszeń, czy właściwie zakonów bezhabitowych. Koniec XIX wieku na terenie dawnego Królestwa Polskiego to jest moment, kiedy nasila się rusyfikacja. Polacy muszą zmagać się z coraz większym naciskiem wynaradawiającym i te represje dotknęły także i może głównie Kościół poprzez na przykład likwidację zakonów. I ojciec Honorat Koźmiński wprowadził czy założył kilkanaście różnych zakonów bezhabitowych, gdzie osoby, które chciały żyć tym życiem konsekrowanym, życiem zakonnym, miały taką szansę. E, oczywiście było to niezgodne z prawem rosyjskim, ale było zgodne z sumieniem, zgodne z wewnętrznym przekonaniem, wyborem. I y, nieprzypadkowo ten artykuł otwiera cały ten tom, ponieważ w jakiś tam sposób on pokazuje, Pewne y, fundamenty wiary Kościoła i w jaki sposób one są kompatybilne z oczekiwaniami y, społeczeństwa polskiego. Osoby, które wstępowały do tych zakonów, miały wybór. Mogły wybrać tak naprawdę życie łatwiejsze i bliższe powołaniu, które w nim tkwiło, za granicą. Nie było żadnych problemów y, z przeniesieniem się do Włoch, do Niemiec, Francji czy innych krajów, gdzie y, można było spokojnie y, funkcjonować zgodnie z z wewnętrznym przekonaniem, natomiast to właśnie miłość ojczyzny spowodowała, że ci ludzie tutaj zostali. To ojciec honorat ich przekonał, że ich misją jest nie tylko bycie posłusznym swemu powołaniu, ale także bycie ambasadorami polskości, niepodległości, wewnętrznej wolności. I dlatego można bez większego trudu uzasadnić istnienie tego genu wolności, właśnie w tym momencie już, tak, końca XIX wieku, że w tych zakonach bezhabitowych jest element sprzeciwu, buntu i życia zgodnie z własnymi przekonaniami w służbie ojczyźnie. Po 1945 roku, w połowie XX wieku, Kościół katolicki w Polsce doznał pewnego rodzaju rozdarcia. Mhm. Zakończyły się działania II wojenne, II wojny światowej, natomiast popadliśmy w niewolę. Ta niewola nie była taka wyraźna, wyrazista. Kościół popierał z jednej strony walkę o niepodległość, a z drugiej strony musiał układać się z władzą. Też powstał Polski Kościół Narodowy, Kościół Katolicki Polski, w którym decydowały władze komunistyczne o hierarchach kościelnych. Jak Kościół wyszedł z tej trudnej sytuacji? Kościół opiera się na ludziach. To oni stanowią. Właściwą, na podstawową wartość. Oczywiście Kościół to także struktury, hierarchie, prawo i tak dalej, y, cały jakby, ten anturaż, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do osoby, do tego, kim ona jest. I y, błogosławieństwem dla polskiego kościoła i w ogóle dla całego świata było pojawienie się prymasa Wyszyńskiego, nazywanego prymasem tysiąclecia. Ale także człowieka wolności. Prymas Wyszyński pojawił się we właściwym czasie i we właściwym miejscu był człowiekiem, który miał doświadczenie z komunizmem był teoretykiem komunizmu w okresie dwudziestolecia międzywojennego i kiedy przyszło mu kierować polskim kościołem, doskonale wiedział, z czym ma do czynienia. Nie był jednocześnie osobą, którą moglibyśmy nazwać fanatykiem, tak? Osobę, która miała pewne klapki na oczach i parła do konfrontacji, no, licząc na męczeństwo, ponieważ w ówczesnych realiach przyniosło to raczej więcej szkody niż pożytku. Więc y, Prymas Wyszyński był człowiekiem, który y, mając cały czas przed oczami ten właściwy cel, jakim było y, zbawienie powierzonych mu ludzi y, i jednocześnie jakby kultywowanie no właśnie tej wolności, dążenie do wolności i życia tutaj na ziemi w sposób y, możliwie dobry. No, mimo wszystko potrafił z władzą rozmawiać, tak, nie zamykał się w swoim pałacu, był w stanie interweniować, kiedy była taka potrzeba. W ten sposób uratował polski kościół przed losem, który no, miał miejsce w niektórych innych krajach. Komuniści oczywiście nie byli w. Przynajmniej na początku swojej władzy do, na tyle silni, żeby podjąć tą rękawicę czy, czy podjąć tą konfrontację w sposób bezwzględny, ale patrząc na losy choćby kościoła w Czechach czy w innych krajach, wydaje się, że osoba prymasa Wyszyńskiego miała tutaj duże znaczenie, że kościół zachował pełną niezależność, że mimo różnych przygód, które po drodze spotkały, i samego prymasa, i innych, E, innych księży, najprzeróżniejszych represji, o których też ta książka mówi, e, zwycięsko dotrwał do końca lat 80. I, i wydał kilka takich postaci, które stały się pomnikami, sztenderami, e, o których nawet osoby niechętne kościołowi dzisiaj, e, no chyba nie mogłyby powiedzieć, że źle Polsce służyły, tak? Mam tu na myśli choćby e, księdza Popiełuszkę, na przykład, tak? Czy Jana Pawła II, przywołanego tutaj. To też jest e, człowiek kościoła, który służył kościołowi w, w Watykanie, ale służył także Polsce, tak, w jakiś sposób był polskim ambasadorem, nieprzypadkowo uważa się go za najważniejszego Polaka XX wieku. Kościół wobec niepodległości Polski 1918-1989. Ludzie, miejsca, wydarzenia. Praca naukowa pod redakcją Krzysztofa Sychowicza i Jarosława Wasilewskiego. O roli kościoła w dążeniu polskich Polaków do niepodległości. Rozmawialiśmy z redaktorem naukowym mniejszego wydawnictwa, a jednocześnie pracownikiem naukowym Biura Badań Historycznych Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z panem Jarosławem Wasilewskim. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę pasjonującej lektury i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.